wszystkich zuchwałych uczestników rajdu, rodziców nauki, podreserów, bezpieczniki z nowej przyrody, jak wiadomo, jest Warszawa Kluska. Ja bardzo się cieszę, że mamy dzisiaj ponad 20 uczestników, to nigdy nie jest, jak powiem, tak wiele, bo rajd, wiadomo, zimą jest znacznie trudniejszy. Ta liczba uczestników wskazuje, że on jest znacząco trudniejszy niż wersja letnia. Proszę mi powiedzieć, kto jest siódmy raz? Edek, jest tak. A właśnie, pozdrowienia od Jacka, który też jest siódmy raz, dzisiaj nie może, bo dzisiaj ma jakieś ważne rzeczy w Krakowie, ale przeszedł tranzytami z powrotem do połowy do Tokarzy, także można powiedzieć, że w związku z tym liczy się w tej kompanii. Tak, kto jest pierwszy raz, czy są tacy, którzy są pierwszy? Oj, mały z pierwszaków, jedna osoba, tak? Dobrze, proszę Państwa, w takim razie jeszcze raz bardzo serdecznie pozdrawiam, bardzo się cieszę, że możemy się spotkać i ruszyć w, proszę Państwa, wielkie intencji dwóch wielkich Polaków, dwóch wielkich ludzi kościoła, osobowości, postaci kościoła powszechnego, polskiego, ludzi, którzy wnieśli ogromny wkład w utrzymanie polskiej wolności, w odzyskanie polskiej wolności, żebyśmy z tą myślą, z tą intencją w głowie maszerowali. Trasa jest znana i trasa jest wszystkim tutaj, zresztą tym nie będę powtarzał za oszczędzę czasu, bo jeżeli prawie wszyscy już brali udział nie jeden raz, to trasę znają doskonale na pamięć. Mała modyfikacja w Puławach. Podejdziemy do górnego pawilonu stacji, ponieważ tam nasi przyjaciele zielonoświątkowcy chcą nas ugościć swoimi kołaczykami i herbatą z wkładką, kto będzie sobie życzył bez wkładki, oczywiście także, a podejdziemy tam, żeby się z nim przywitać, dlatego że oni również byli tak dobrzy, że nam spory kawał trasy przejechali skuterem, to nam bardzo pomoże, bo nie będzie pewnego śniegu, będzie o łatwiej sunąć, boję się, że za wcześnie będziemy komańczy, ale w związku z tym, ale będziemy spowalniać na postojach, będziemy spowalniać, to piękne widokowe miejsca, wszyscy wiemy, gdzie warto by słoneczka się wygrzać, słońce będzie nam przyjać, także tyle jeżeli chodzi o trasę, zaraz przekażę głosem zarówno sołtysowi, jak i sekretarzowi gminy, panu Henrykowi Maksymikowi, panu Andrzejowi Pietrowskiemu, którzy też chcą powiedzieć pewnie dwa słowa powitania, otwarcia rajdu, to będziemy korzystać i przedstawiciela gminy. Natomiast ja mam do Państwa jeszcze jedną gorącą prośbę. Proszę o chwilę o zachowanie powagi. Proszę Państwa, w ostatnich tygodniach odeszły od nas dwie osoby silnie z rajdem od początku związane. Chodzi mi o panią Jankę Kosiarską, wdowę po Stefanie Kosiarskim. Pierwszy rajd zimowy, pierwszy rajd letni, zaczynaliśmy u nich, kończyliśmy u nich. Wspaniali sojusznicy tego rajdu, przyjaciele, wspaniale postacie, tak w ogóle. To po pierwsze pani Janka Kosiarska, która parę tygodni temu zmarła. I po drugie, proszę Państwa, wielokrotny uczestnik naszego zimowego rajdu, Wiesiek Chęciak, który zmarł też w ostatnich tygodniach, brał udział w zimowych rajdach, pewnie niektórzy z Was go pamiętają. Ja pamiętam bardzo dobrze, zwłaszcza wtedy, kiedy miałem ręce jeszcze bandaża, pomagał mi podkręcać serwos po moich słynnych przewrożeniach. Także chciałbym, żebyśmy pamięć naszych kolegów, naszego kolegi, pani Janki Kosiarskiej, uczcili chwilą ciszy. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Proszę o nich pamiętać, tak jak my będziemy z całą pewnością tutaj pamiętać. Tyle jeżeli chodzi o słowo ode mnie. Bardzo proszę pan sołtys, bądź przedstawiciel gminy, wstajmy pan sołtys, a później poprosimy przedstawiciela gminy o uroczyste otwarcie rajdu. Dziękuję bardzo, proszę. Proszę Państwa, ja kilka informacji na temat przebiegu tego rajdu. Znaczy, jest nas w tej chwili 23 osoby, czyli 23 rajdowców. Idziemy szlakiem pierwszozielonym do Puław, w grupie oczywiście. Cały peleton jak gdyby zamyka nasza grupa goprowców. Idzie dwie osoby. Natomiast proszę Państwa, cały czas jeszcze apelujemy o to, żeby się trzymać wszyscy razem. Tak jak już powiedział komandor, w Puławach wychodzimy do stacji tam widokowej, tam mamy posiłek, idziemy dalej szlakiem czerwonym. W Komańczy dochodzimy do PTT-ku. Stamtąd zostajemy zabierani przez dwa busiki
do restauracji oddalonej o 2 km. Jest to restauracja pod kominkiem. Tam będziemy mieć posiłek gorący i powiem jeszcze tak, i to nieco. Każdy będzie sobie mógł już we własnym zakresie nabyć piwko czy inne w tej restauracji. Będą wręczane dla uczestników również tam przez wójta gminy Komańcza dyplomy, odznaki rajdowe i jeszcze koperta. Koperta nie, to będzie jako tam przekupstwo, tylko to będzie Także bardzo proszę jeszcze raz o to, żeby się utrzymać przed razem. To ode mnie wszystko. Dziękuję bardzo panie sołtysie. Jeszcze raz gorąco serdecznie pozdrawiamy naszych wiernych towarzyszy, którzy nam zabezpieczają i początek i koniec. Wiwat GOPR! Wiwat Gmina Biostacka! Pozdrawiamy! Dziękujemy pięknie za niezawodne towarzystwo i w takim razie myślę, że możemy oddać głosy już w tej chwili przedstawicielowi gminy, sekretarzowi gminy panu Andrzejowi Kruskiemu. Bardzo proszę. Bardzo serdecznie chciałem powitać panią władzę Zdrowia i władzę rajdu. Szczególnie serdecznie chciałem powitać patroni tego rajdu zaczęli na dzisiaj wspaniałą pogodę. Takiej pogody to chyba jeszcze nigdy nie było. Jest to wyjątkowa pogoda, jest piękny, zmrożony śnieg, który aż się kusi do biegania. Nie ma stosunkowo jeszcze wiatru. Myślę, że tak będzie do samego końca, do Komańczy. Widoki są przepiękne, także myślę, że będziecie mieli naprawdę dużo, dużo pięknych, przepięknych rajdów. Życzę wszystkim dotarcia szczęśliwie do Komańczy. No ja uczestniczę przeważnie w każdym rajdzie, ale letni. Zgadza się, bardzo malowito wygląda pan Andrzej, prawda? Letni. I muszę powiedzieć, że jest to przepiękna impreza i cały rok czekam na tę imprezę. Naprawdę wrażenia są niesamowite. Myślę, że każdy z nas marzy o tym, żeby na ten rok też w tym uczestniczyć. No, nie ukrywam, że zawsze idę te prawie 40 km. Zawsze czekam na ten PTT, na to, żeby się napić tego piwa. No, tak szczególnie smakuje. Nie wiem dlaczego, ale nie ma, nigdzie tak nie smakuje jak właśnie PTT w Komańcu. Tego wam po prostu życzę. Natomiast już tak na poważnie to otwieram i uważam za otwarty 7 zimowy rajd dwóch kardynałów z Paski do Komańcu. Jak najmniejszych wrażeń dla wszystkich serdecznie.